Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. W ostatnim odcinku nareszcie wyszliśmy z Mew, z jej ukochanego parku rozrywki, w którym miała swój cudowny zamek. I będziemy wybierali się w stronę kanałów, które już cudownie wszyscy znamy i dobrze wiemy, co tam się działo ostatnim razem i nie chcemy tego powtarzać absolutnie. Ja oczywiście standardowo, jako że teraz mamy free action, będę starał się tutaj poszukać może czegoś ciekawego, czegoś nowego w tych lasach w okolicy, czego nie robiłem przy poprzednim podejściu. A proszę bardzo, coś tutaj znajdziemy może nawet. Jak najbardziej. Może to będzie jakaś opowieść? Fajnie było. Nie, we trzy, ale okej, cudownie. Oczywiście, że nie walczymy z tym, bo nam się nie chce, bo nie ma sensu po prostu z tymi przeciwnikami walczyć. Ale jest jeszcze coś poza tym. Okej, po prostu ogromny muchomor. Znaczy muchomor. Okej, może tutaj się poprawię. Mushroom niekoniecznie musi oznaczać muchomora. Generalnie na wszystkie grzyby mówi się mushroom. Ale mają one jakieś tam specyficzne swoje nazwy, natomiast mushroom jako muchomor i mushroom jako grzyb to jest to samo słowo, niestety używane bardzo często w kontekście zarówno muchomora zazwyczaj czerwonego, jeśli dobrze pamiętam, jak i również generalnie całego królestwa grzybów. Co nie jest najlepsze z perspektywy językowej, bo trochę wprowadza w konfuzję, muszę przyznać. Dobra, pogadajmy z Saki. W sumie powinien był iść do Shujiego, ale pogadajmy z Saki. Znaczy, tutaj coś się ciekawego stanie. Co mogę jej powiedzieć? If we become sacrificed, then we will die, won't we? Okej, dobra, wie co? Nie wiem, czy I don't know to była dobra odpowiedź. Chyba ostatnim razem powiedziałem I don't know. Więc ja pójdę w tę stronę, bo rzeczywiście nie wiemy do końca, co się stanie. Okej, i nie pomogło to. Zakładam, że trzeba było powiedzieć we'll die, won't we? W jej wypadku. O proszę, a tutaj mamy... A, wiem, co to było. To był ten ruch, który pozwalał nam na to, że my tam wchodziliśmy i przyszła ją podejrzeliśmy chyba wtedy, jak dobrze pamiętam. Jeśli tam byśmy poszli teraz. I pójdziemy tam pewnie jeszcze, ale chciałbym, tak jak mówię, nie zmarnować szansy pogadania z Shujim, póki takowa istnieje. Mieliśmy też tę opcję ostatnio. Zobaczmy backlog, co tutaj, o czym powiedział. You have to take the best course of action, there can't be any more sacrifices. Use your best. Jeżeli to zapiszę sobie, bo wiecie, że ja jestem człowiekiem, który uwielbia po prostu psuć rzeczy sobie przez przypadek, więc zapiszmy sobie. Powiedzmy mu, use your best. Okej, to nie pomogło. Czekajcie, w takim razie czytajmy. Może źle tam podszedłem do tego, ale... Kurczę, pamiętacie, ostatnim razem jak z nim rozmawiałem, to było takie... Okej, trzeba mu okazać troszkę takiego zaufania. Chwila. Okej, teraz nie będę miał opcji w backlogu. Na pewno let me help too. Tutaj nie pomoże, bo jak dobrze pamiętam, on bardzo nie lubił, kiedy mu się tak wtrącaliśmy, więc może powiedzmy that doesn't suit you, czy coś, że to zachowanie jemu nie pasuje. Też nie. Okej, czyli tym razem muszę mu pomóc. Przepraszam. Więc się mówiłem, że nie rozumiem Shujiego w ogóle jako postaci. Nie ma to jak się zachłysnąć powietrzem. Nie rozumiem go jako postaci. Totalnie rozumiem go jako postaci. Dosłownie w pierwszym epizodzie, przy pierwszej opcji, w której mogliśmy mu pomóc czy coś, stwierdził, że nie potrzebuje pomocy i tak dalej i to nie, my mogliśmy pomóc, mogliśmy powiedzieć mu, że chcemy mu pomóc. Ale wtedy zostawienie go samego, żeby sobie z tym poradził, było okej. Okay. Teraz nagle, ej, pozwól mi, że pomogę, tak? W
Zresztą nie rozumiem go jako postaci po prostu. Nie wiem, czy to może dlatego, że teraz jest bardziej przytłoczony rzeczami, czy coś. I sprawia to, że nie sprawdziłem w sumie, czy tam czegoś nie ma w tym pokoju, ale już trudno. Pójdźmy natomiast do Saki znowu i przeżyjmy to przypadkowe podglądanie. Dobra. Nie wiem, co z tego dalej wychodziło. Szczerze mówiąc. Ale tutaj niczego nie ma, prawda? Nie, niczego nie ma. Okej, okay, to wychodzimy stąd. Nie rozumiem po prostu Sudziego, czy to dlatego, że teraz był po prostu przytłoczony i potrzebował pomocy, bo był przytłoczony, czy jakiegoś innego powodu. Po prostu mówię, nie ogarniam go. To jest postać, której totalnie nie rozumiem. Zobaczmy, czy będziemy mieli z nim jeszcze jedną jakąś akcję, może teraz. Prawdopodobnie nie. Tak, powiem, że proszę zostaw mnie samego. I znowu nie sprawdziłem, czy coś się w tym pokoju znajduje. Ja zakładam, że raczej nie. Że szansa na to jest mała, dobra. Idźmy teraz do toalet, zobaczmy, coś w toaletach się znajduje. Może. O, jak najbardziej, co ciekawe, też przyjęła gumonię od razu. Okej, okay, kolejny wielki grzyb. Myślę teraz do koła pójść jakby w następnej kolejności, ale szczerze, chyba pójdę do Kaito, bo tak jak mówiłem, ja chciałbym z Kaito sobie podbić Affinity, żeby po prostu skoczył na jeszcze wyższy poziom Drakmon. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mówię, niekoniecznie zależy mi na tym, żeby z każdym mieć absolutnie najwyższe statystyki. Po prostu chciałbym, żeby więcej Digimonów miało wyższą formę dostępną. Kaito's Raven both words and deeds. Co on tutaj mówił? Okej, okay, to jest rozmowa o Digimonach. Po prostu. I would say he's pretty practical, but greatest brother. Practical, actually. Chociaż... Znaczy nie. Nie wiem, no, wydaje mi się, że wybrałem ostatnim razem practical, actually. Greatest brother. Nie wiem, czy chcę mu rzeczywiście mówić, że jest dobrym bratem. Mam wrażenie, że... Znaczy, to się ze mną nie zgadza. No, musimy podbić sobie Affinity, więc... Nie, spróbujmy. Powiedzmy, że jest dobrym bratem. Okej, okay, tak, o to chodziło. Trzeba było mu powiedzieć, że... hej, dobry z ciebie brat, fajnie, że pomagasz Miu i tak dalej. Jest, nie ma tak jak zawstydzić Kaito. Dobra, to nam się udało, hura. Dwa razy Affinity podbite z dwóch interakcji, które mogliśmy mieć. No i do kogo teraz? Szczemus do Ryo chyba i do... A oj, a potem, no, gdziekolwiek nas dalej poniesie fabuła, czy raczej dokąd nas poniosą dalsze akcje. A oj, czy Ryo? Szczerząc, chyba Ryo bardziej w tym momencie, bo z nim mamy... Może niższa Affinity, ale chciałbym z nim na pewno... na pewno pogadać, żeby sobie podbić właśnie tę... Affinity, żeby jeszcze dalej Flymona wyekspić, w sensie wyekspić, żeby jeszcze wyższą ewolucję mógł mieć. To jest ciekawe. Patrzcie, Aoi tutaj uczyła Ryo, jak obierać ziemniaki dosłownie, czy coś, czy jakieś inne warzywa. To jest fajne, mówię, Ryo jest... Kurczę, no żałuję, że go straciliśmy. Mówię, niekoniecznie się z nim zawsze zgadzam, ale jest tak fajną postacią. Gdzie to było ciekawe zdanie. Ryo really notices the little things about the people he talks to. I pogadam z Ryo teraz.
O proszę, i to nam dało tutaj wyższa affinity z Ryo. I też dowiadujemy się troszkę więcej, znaczy to nie jest to może jakaś ultra ważna informacja czy przydatna, ale o Aoi samej w sobie, dzięki temu. Okay, I got it from my mom. Okej, okay, czyli wiadomo, to co dostał to był, jest, jak to on określił? My best pass holder. Czyli takie etui na, znaczy etui, nie wiem jak to nazwać, taka folika ochronna, albo to niekoniecznie musi być folika. Coś, gdzie mógł wsadzić sobie właśnie tę swoją przepustkę, czy bilet miesięczny ewentualnie, bo best pass to może być również bilet miesięczny. Nie wiem jak to określić, taki... Jak macie czasami takie coś na legitymację, to jest to mniej więcej to samo. I właśnie ze względu na to, że dostał to od swojej matki, to wiemy już dlaczego to wszędzie nosi ze sobą i dlaczego jest to dla niego takie ważne. Okej. Okay. Oni nie są do końca pewni tego, co by chcieli zrobić, no ale nie mają, czują, że nie mają innej opcji. To bardzo. Ale fajnie się oni dogadują, kurczę, no. Mega się z tego cieszę, bo są też postacie, które bardzo lubię jako postaci. O, patrzcie, jeszcze możemy raz pogadać z Aoi albo z Ryo, więc pogadamy teraz z Yaoi, tak, Yaoi. Za dużo ostatnio chyba ich oglądam. Z Aoi. No i teraz go na przykład zgubiła. Dosłownie 5 sekund temu go miała na palcu. Okej, okay, i to tyle. Jeszcze można pogadać z Ryo, dobra, użyjmy tej akcji. Czy by zgubił ten swój best pass? Tak, best pass holder. Oczywiście go zgubił. I get the feeling you should keep an eye on Shujide. Zobaczcie, kurczę, ile... Ryo, mówię, to jest postać, mam wrażenie, która nam tej... Gdybyśmy ją mieli, to byśmy musieli zwracać uwagę bardziej na zasadzie... Hej, Ryo nam coś mówi... Znaczy, już wtedy myślę, że wiedzieliśmy, byliśmy świadomi, że będziemy musieli uważać na Shujiego. Ale sama postać nam tutaj mówi, ej, uważaj, tak, na co robisz. I tak dalej. Okej, okay. To było bardzo spoko. Dobra, wyjdźmy stąd, mamy tylko dwie akcje pozostałe. Kurczę, nie wiem, bo mogę iść do tej dwójki oczywiście, ale nie specjalnie mi się chce. Mogę iść do Minoru albo do Miu, a czy mi się chce niespecjalnie. Bardziej by mnie interesowało pójście tutaj, bo nie wiem, czy te Digimona nie mogły dać tych znalezionych rzeczy, czy one przypadkiem by ich nie znalazły. Zobaczmy, czy tutaj może coś jeszcze trafimy. Tak jest jakaś fajna anomalia. Cudowne anaboliczne... Nie, to nie było anaboliczne jabłko. Anaboliczne to był ananas, to było... nie wiem, jakieś tam jabłko. Mamy tutaj 3 Digimon, z którymi możemy pogadać i mamy tylko 2 akcje. Dobra, zobacz, pogadajmy z Agumonem w takim razie. Okej, nic tutaj ultra ciekawego nie ma, więc wybaczcie, tak się przez to przeklikuję. No i po prostu jakby przywitali tej Siakomona w szeregach. What should I do? Speak my real feelings. Wybacz, znowu ruffleness. Po prostu powiedzmy, co sądzimy. Nie widzę powodu, czemu mielibyśmy nie być szczerzy z nimi.
Chyba rzeczywiście to było trochę zbyt przesadne. Trzeba było kurczę przeczytać, co tam Takuma mówił. Ups, za późno. Nie wiem, czy do końca użyłbym tych samych słów, co Takuma, ale z drugiej strony szczerość jest tutaj w tym wszystkim ważna. Tylko szczerość też musi być... W jakich słów użyjemy, będąc szczerym, też ma... Szczery mi też ma znaczenie. Okej, okay, i to już pewnie nic więcej nie będzie można zrobić, tak jak można pogadać tylko z tą trójką. Dobra. Saki raczej już chyba nie będziemy mogli pogadać w żaden sposób. Nie wiem, pójdźmy do Miu w takim razie, bo Falcomona i tak mamy wrzuconego na bardzo wysoki poziom. Teoretycznie mogłem sobie podbić statystyki z Minoru, ale przeżyję to jakoś. A zobaczmy, co on nam powie. Tutaj też tę rozmowę odbywaliśmy wcześniej i... How should I react? Do czego? Is it talisman? Is it to exercise the evil spirit? Yeah, let's cast it out. Wydaje mi się, że Miu chce się po prostu pobawić i... Tak jest, okej, okay, o to jej chodziło. I to chyba też byłem ostatnim razem. Z tego co widzę. Dobra, ale to wszystko jeśli chodzi o nasze free actions. Troszkę się pobawiliśmy, troszkę podbiliśmy sobie to nasze affinity. O tak, to jest ten Gazimon z toalety. Dorwaliśmy go w końcu poza granicami szkoły. Jednej rzeczy, której nie zrobiłem, to nie sprawdziłem sobie, jak bardzo podbiliśmy sobie affinity z Shujim. A jeszcze on trochę mnie to martwi, bo wydaje mi się, że nie miałem z nim za dużo interakcji, czy dostępnych ewentualnie właśnie rozmów, które mogłyby nam zwiększyć tę więź pomiędzy nami a nim. A my mieliśmy, no w poprzednim odcinku mieliśmy 12. Teraz zrobiliśmy jedną opcję, więc będziemy mieli pewnie jakieś 16 czy coś. To jest wszystko. Dobra, okej, okay, tutaj musimy... Nie mamy nawet opcji, żeby wstawić nowego Digimona, więc... Robimy to co zawsze, czyli full power. Myślę, że to nie będzie ogromny problem, żeby go dobić. To była szybka walka. Szczerze mówiąc, więcej czasu nam zajął nam ekran ładowania niż sama walka. Ale życie. Będę musiał rzucić okiem, jak tylko teraz właśnie wrócimy. A, to było to. I teraz będziemy w stanie oddać ten bus pass i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj można było też część tych przedmiotów zdobyć, które ja nie zdobyłem. Pamiętacie, jak wejdziemy do library i klikniemy na key items, tak, na key items, tutaj na przykład już czegoś brakuje, nie wiem gdzie to mogłem w ogóle zdobyć. Ale tutaj zobacz, ten piórnik to jest jak zakładam, to jest, nie wiem, pilot albo coś innego. Te dwie rzeczy to jestem, jest mimo pewien, że te dwie rzeczy to jest, jedna jest Miu, a druga jest Kaito. Albo może się mylę, albo może się mylę. Zastanawiam się, co to może być, to wygląda trochę jak kolczyk, ale... Cóż. O, Affinity nam z Rio tutaj wskoczyło dzięki temu. No niestety nie, przepraszam. Kurczę, znowu to powietrze. Niestety nie mogliśmy sobie podbić Affinity tutaj z Shujim, bo jak widzieliście, nie było opcji, żeby dwa razy z nim pogadać. Ale coś, co chciałem sprawdzić, to profile. I rzućcie okiem, mamy 19 Affinity z nim, czyli tam co nam podbiło chyba Affinity o 7. Co nadal nam daje 16 punktów, które musimy zdobyć. To może być ciężkie, to może być naprawdę ciężkie. Żeby nam się udało. Żeby nam się udało tak, jakby z nim porozmawiać, żeby to było... Żeby te nasze... O, to może znowu podbić Affinity, więc sobie zapiszmy, żeby ta nasza relacja była na tyle wysoka.
co tutaj... Tutaj się działo dokładnie, czekajcie. This isn't your this is our problem that don't butt in. What should I say here? Time to be a leader? Nie wiem, może powiedzmy mu to tak wprost, że czas być liderem, czas brać odpowiedzialność za grupę i słuchać ludzi czy coś. Nie wiem do końca co to zmieni. Okej. To jest ciekawy sposób na argumentację ze strony Takumy. To jest bardzo ciekawy sposób na argumentację ze strony Takumy. Dobrze wiemy, że ja już jego po prostu nie znoszę jako postaci, ale chcę, żeby on przeżył tylko po to, żeby ten nasz drugi run, żeby dostać ten true ending i tak dalej. I to wszystko. Dobra, czy coś jeszcze tutaj z tego wyjdzie? Nie, ale zobaczmy, ile nam tym razem podbiło. Znowu 26, czyli o 7. Każda ta akcja podbija nam aż o 7 statystykę te affinity z Shujin. I znowu mamy tutaj drugą chyba sytuację, jak dobrze pamiętam. Drugi moment, gdzie będziemy mogli sobie podbić affinity, bo pamiętam, że tutaj on mu chyba kazał robić te przysiady i pompki i tak dalej. Czekajcie, zapiszmy sobie od razu. Mówię, nie chcę stracić tej okazji, skoro już muszę z nim to affinity podbijać. Jak już będziemy mieli z nim 35, to wtedy będę robił to, co mi się podoba. This isn't training. How about a break? Will this work? How about a break? Nie wiem, spróbujmy pójść w tę stronę. Przepraszam, ale to jest takie... I mnie w środku boli i skręcę, jak ja muszę to robić, bo to było na zasadzie... Ej, masz czas na przerwę. Na zasadzie nie takiej, że ej, powinieneś dać Lopmonowi przerwę i tak dalej, żeby mógł sobie odpocząć, bo jest zmęczony. Tylko na zasadzie, ej, Shuji, a może ty sobie zrobisz przerwę? On, no tak, tak, już mnie gardło boli od krzyczenia, już sobie idę zrobić przerwę. Ja pierdzie, jak ja takich ludzi jak Shuji nie znoszę po prostu z całego serca. Oh. Właśnie, this should give Lopmon a chance to rest, but it's only a temporary fix. Oh, nie znoszę... Shuji'ego, to jest tak... Dla mnie ta postać, jakbym nie musiał tego robić, żeby uzyskać taki, a nie inny wynik. I mi absolutnie było szkoda. Wiedzieliście, że moje... moje affinity z Shuji'em w poprzednim podejściu wynosiło 0, bo to jest dokładnie poziom mojego... Nie sobie, że szacunku do niego, ale... Poziom mojego również przywiązania tej postaci. To jest... Nie znoszę go. Dla mnie jego śmierć była jak najbardziej słuszną w tej grze. Zupełnie mi go nie było szkoda jako postaci. Zobaczmy, kogo tutaj mamy. Mamy na pewno możliwość pogadania z... Nie mamy Ryot, ciekawe. Na naszej liście, więc... Szczerze mówiąc, pójdę do Kaito. Znowu, głównie dlatego, żeby podbić z nim affinity, żeby wylewelować, wyewoluować w sumie, nie wylewelować, bo wylewelowany to on już jest, chciałem powiedzieć wyewoluować Drachmona. Okej, tak, mocarna marchewka. I to wszystko w tej lokacji. Jak nam się nie uda, to nam się nie uda, nie zależy mi na tym jakoś aż tak bardzo, ale... Mówię, staram się skupić na postaciach, przy których będę mógł coś jeszcze osiągnąć więcej. W kontekście rozwoju tych Digimonów. Czekajcie. And you, Drachmon, you know, that's not something Kaito wants to joke about.
Let's get into... No, who don't act like... You know, I think... A damn thing. What should I ask Kaito about? You care a lot. What he likes about me. Pamiętam, że to ostatnim razem było takie... Że jestem dziwakiem, czemu o to pytam. You care a lot. Dobra, spróbujmy powiedzieć to. Okej, to nie wyszło, czyli trzeba było chyba zapytać jednak, kto lubi w niej. Okej, jakby początek już tej rozmowy był taki, że chyba spieprzyłem i rzeczywiście to było, zwaliłem po prostu srogo. No mój błąd na pewno z tej strony. A nie pamiętałem dokładnie, co by trzeba było wybrać i nie chciałem, żeby właśnie znowu było tak, że jak to wybiorę, to znowu, ej, co z ciebie za dziwak, czemu znowu pytasz o moją siostrę, tak? Ani mniej. Zobaczmy, co się dzieje tutaj, pomiędzy tymi dwoma. Okej, Miu się bardzo dużo bawi tutaj. W sumie, czy można ją winić z najmłodszych z nich wszystkich? Najbardziej dziecinna, powiedzmy. What do you think about a kid like me? O, to jest ciekawe. To jest bardzo... Bardzo... Tak jak powiedział to Takuma, to jest bardzo... Vague, czyli bardzo takie niejasne pytanie, nie konkretne. Szczerze, nie wiem. Uważam, że powinniśmy dać jej się bawić. To nie jest coś, co ją jakoś bardzo skrzywdzi. Jest świadoma tego teraz, że ten świat jest niebezpieczny. Nie widzę powodów, czemu miałbym mówić weirds are cute, you should stop this. Nie wiem, bawmy się z nią, jakby... Mówię, ona... Każdy z nas był kiedyś dzieckiem, każdy z nas się zachowywał w ten lub inny sposób, bardziej lub mniej zbliżony do jej sposobu. Nie wiem, czy każdy, no... Powiedziałbym, że niemal każdy, bo oczywiście są przypadki, gdzie rodzice wychowywali, czy raczej metody rodzicielskie były takie, że część dzieciaków mogła się nie zachowywać tak, czy nawet zbliżenie do tego, nie bawiła się i tak dalej, ale to są, wydaje mi się, bardzo ekstremalne przypadki złego rodzicielstwa, czy w stronę zbyt ostrego czy poważnego takiego wychowania, a z drugiej strony w stronę po prostu patologii, tak, bo tutaj bierzmy to pod uwagę również, więc nie widzę problemu, jakby hej, czemu nie? Zabawa z Miu, ej, ona tego potrzebuje, może właśnie tego jej brakuje, bo jej brat jest bardzo, bardzo ostry i tak dalej, ale mam wrażenie, że jej brakuje takiego brata, który byłby w stanie się z nią pobawić, który byłby w stanie z nią spędzić czas. Widzicie, to jest to, ona potrzebuje takiego brata, który by ją wspierał, ale też się nią opiekował, ale ją wspierał przede wszystkim. No proszę, widzicie, Miu na przykład nam teraz mówi, jak się czuje względem Kaito. To jest bardzo ważna rozmowa, której nie mieliśmy wcześniej, w sensie o czym nie rozmawialiśmy wcześniej przy pierwszym podejściu. Znaczy, wydaje mi się, że my się tego dowiedzieliśmy później, ale tutaj daje nam bardzo jasną wskazówkę, że coś się bardziej poważnego tam u niej działo. Ale moi drodzy, mamy 30 minut
już na zegarku. Tak więc dziękujemy bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, pamiętajcie Discorda, bo zostaniecie patronami na Patronite, gdyż każdy złotówka jeszcze do rozwoju kanału. Jak widzicie, tej Affinity mamy ogromne zryjo, wow. 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 W sensie, wcześniej też z minor mieliśmy dosyć wysokie, ale wow. Wow, to co się tutaj stało, wow. Skyto i mamy bardzo niski i z Mew. Ale Mew dopiero do nas dołączył, a Skyto po prostu mi totalnie nie idzie. Jakby... chyba... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że Kaito jest najgorszą postacią, bo ja mam do niego swoje uwagi. On ma swoje plusy i minusy, ale jak widzicie, no aktualnie, może poza Shujin, bo to jest wymóg, że mamy z nim tyle Affinity. Mam wrażenie, że Ryo, Aoi i Minoru to są postacie, z którymi najbliżej się, powiedzmy, utożsamiam. Gdzieś ta trójka jest taka najbliżej mnie, najbliżej tego, co lubię jako postaci. Potem Saki. Mew i Kaito, oni są jakby dla mnie na równi. Może głównie dlatego, że z Mew się już tak nie utożsamia, dlatego, że ona jest bardzo dziecinna, ale też z drugiej strony jest jej historia bardzo, bardzo smutna. Kaito, no, mam do niego bardzo dużo uwag, ale nie jest postacią okropnie najgorszą. Natomiast jest zdecydowanie zbyt protekcjonalny i z mojej strony jest na pewno dużo krytyki w jego stronę. No i Shuji to jest absolutnie człowiek, którego nie chcę... Nie chciałbym znać na żywo, nie chciałbym się z nim w żaden sposób utożsamiać, ani znać na jakimkolwiek bliższym poziomie niż hej, jesteśmy ziomkami z klasy, którzy chodzą do jednej klasy i tyle. Ale to wszystko. Dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę jeszcze raz. Do zobaczenia, mam nadzieję, że już za dwa dni w kolejnym odcinku, gdzie wybierzemy się na Mugen Recollection, ponieważ przyszedł czas, aby kolejne trzy walki stoczyć. Tak więc do zobaczenia, do następnego i na razie.